Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kiedy jest się na Bliskim Wschodzie i ma się możliwość obserwowania Beduinów wyprowadzających owce, to lepiej się rozumie słowa dzisiejszej dobrej nowiny. My jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu pasterza, który za pomocą laski lub pasterskiego psa zagania swoje owce. Mieszkańcy Bliskiego Wschodu prowadzą owce zupełnie inaczej. Nie idą za owcami, ale na ich przodzie. Owce podążają za pasterzem, wsłuchując się w jego nawoływanie. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je, mówi Jezus. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Aby być owcą należącą do Bożej owczarni, trzeba nauczyć się rozpoznawać głos Chrystusa. Trzeba każdego dnia przykładać ucho do Biblii i wsłuchiwać się w Jego nauczanie, w Jego nawoływanie. Ta umiejętność jest nam niezbędna, zwłaszcza w tym czasie, kiedy powstało wielu fałszywych proroków, wielu fałszywych Mesjaszy, sprzedających mało uformowanym owcom fałszywe poczucie bezpieczeństwa, prawdy i wolności. Jeśli nie nauczymy się słuchać Boga i rozpoznawać Jego głosu wśród hałasu tego świata, możemy zostać zwiedzeni i podążać nie za dobrym pasterzem, ale za podróbką pasterza. Dlatego tak ważne jest studiowanie Biblii, a nie jakichś prywatnych, nieuznanych przez Kościół objawień. Słuchanie Kościoła, a nie tych, którzy Kościołem i jego nauczaniem pogardzają. Tak wielu ludzi dziś błądzi, chodząc za obcymi bożkami, za fałszywymi prorokami i lukrowanymi mesjaszami. Przylgnijmy do Chrystusa, przyłóżmy ucho do Jego ust, nieustannie przemawiających do nas z kart Pisma Świętego. I ufajmy, że On nie pozwoli zginąć żadnej ze swoich owiec.